Cześć, witajcie na moim kanale. Proszę Was na kolejny lumpeksowy haul. Tym razem rzeczy mam po 2 zł i zaraz Wam pokażę, co dokładnie sobie kupiłam po te 2 zł. Pierwsza rzecz to jest taka sukienka granatowa z beżową nitką, takimi zdobieniami. To muszę chyba trochę bardziej z boku usiąść, żeby bardziej było lepiej widać wszystko. Także tak ona wygląda. Oczywiście pokażę Wam zaraz, jak wygląda na mnie. Całkiem mi wpadła w oko. Chyba raczej będzie to coś na jesień, bo troszeczkę może być za ciepła jeszcze na teraz. I to jest w rozmiarze M sukieneczka. Tutaj na dole jest taka rozkloszowana i to będzie poliester, czuję na dotyk. Jeszcze się upewnię, jeżeli jest skład. I zaraz Wam powiem, czy trafiłam, ale myślę, że na 100% trafiłam. No, mieszanka. Tak wygląda ta sukienka. Taka, dla mnie to jest taka prosta sukienka na co dzień, ale ja uwielbiam koronki cały czas nosić, także wiecie, nie jestem obiektywna. Dosyć duży dekolt, z tyłu też ma spory dekolt. Tak wygląda. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wyszło. Nie, nie wyszło. Później się mogę zdziwić na nagranie, jak coś nie tak nagram, ale mi się podoba, tak jak mówię. Następna rzecz jest to sukienka taka bardziej w stylu retro, nawet bym powiedziała. Całkiem fajnie wygląda. Dłuższa. Ma taki króciutki rozporek z tyłu. Bardzo, bardzo elegancka. Zapinana na zamek z tyłu. To, co mi się w niej podoba, to jest hiszpanka, odkryte ramiona, uwielbiam. I podoba mi się tutaj te wycięcie takie, w tą ciefał, bo ono jest jeszcze tutaj z jakimś drutem wzmocnione, także to nie będzie jakoś się rozchodziło, będzie się trzymało, to jak się ma trzymać. Naprawdę super, bardzo mi się ta sukienka spodobała. To nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona rzecz z tego całego zestawienia. Bardzo, bardzo mi się ta sukienka podoba, naprawdę. Oj, jak mi się ta sukienka podoba, słuchajcie, jest przepiękna. Z tyłu też tak. Odkryte ramiona. Mega mi się podoba. Chociaż wiecie co, powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, czy je troszeczkę nie skrócić, bo nie wiem, czy ona nie jest aż tak trochę jak takie przebranie wręcz. Nie wiem, no jest śliczna. Ale tak sobie myślałam, że może tak, wiecie co, do kolana? Nie wiem, dajcie znać, czy ją troszeczkę nie skrócić. Ale jest naprawdę ładna. Kolejna rzecz, jest to taka bardzo prosta sukienka. Nie wiem, czy ją sobie zostawię, czy dam mojej mamie. Taka musztardowa, luźna, t-shirtowa sukienka. Zobaczycie ją zaraz na mnie. To jest, nawet może być jakaś bawełna, mi się wydaje. I ona jest w rozmiarze 44. Ja jest po prostu taka bardziej dopasowana pewnie, a ja sobie będę miała jako taką bardziej oversize'ową, ale mi się wydaje, że ok, będzie i tak wyglądała. Też już teraz jest dużo właśnie takich luźniejszych sukienek modnych. Widzicie, to jest wszystko opisane, jak ją prać, ale nie widzę składu. A, i widzę. Ma 95% wiskozy i 5% elastanu, także to nie jest bawełna, tylko wiskoza. Tu wygląda ta t-shirtowa sukienka, taka wiecie, prosta, luźna i cieszę się, że właśnie nie mojego rozmiaru nie było, tylko wziąłem sobie większy. No bo w sumie to wygląda całkiem fajnie, na pewno będzie taka po prostu wygodna, też taka na co dzień sukieneczka. Kolor też całkiem fajny, się zaczęłam trochę przekonywać właśnie do takiego musztardowego koloru. No i kolejna sukienka, bo mam dzisiaj same sukienki i jedną bluzkę, którą Wam pokażę na koniec. Kolejna sukienka wygląda tak, jest bardzo, bardzo kolorowa i też taka właśnie dłuższa, fajna na co dzień, bo nie będzie za krótka i taka dosyć ciężka, także też jakiś wiatr i tak dalej, wiecie, nie będzie podwiewało. Rękawki ma fajne tutaj, z takim marszczeniem, naprawdę mi się sukienka spodoba. Dekolt jest dosyć duży, pewnie wygląda jakby on był trochę mniejszy. Też tutaj to... Nie jestem tak na sporo przekonana, ale stwierdziłam, że wiecie, za taką cenę to nawet jak to będzie miała być taka moja sukienka po domu, bo się spokojnie na to nada, bo jest naprawdę bardzo wygodna. I ten materiał jest taki bardzo, bardzo przyjemny. Niestety Wam nie podam składu, bo jest wycięty. Tak samo. No i ta wygląda tutaj, ta kolorowa sukienka. Póki mam włosy na boku, pokażę Wam ją z tyłu i zaraz zabieram włosy, żebyście mogli lepiej zobaczyć sukienkę. Nie byłam pewna tego węzła, ale przyznam Wam się, że tak jak ją mam na sobie, to już widzę, że on całkiem fajnie wygląda, fajnie to wszystko się układa. Też taka zwykła, prosta sukienka na co dzień, ale całkiem ładna, kolorowa. W ogóle jakoś dzisiaj tak się trafiło, że mam same takie dłuższe sukienki, nie bardzo krótkie, aczkolwiek najczęściej mam bardzo krótkie. Ta też jest właśnie taka dłuższa, bardziej elegancka. Ma tutaj szlufki na pasy, które myślę, że wytnę, bo te szlufki nigdy nie mam na tej wysokości, na której ja lubię nosić pasek, więc nie ma sensu ich trzymać u mnie. Dekolt jest fajny, tutaj taki bardziej kwadratowy. Z tyłu jest zapinana, zamek bardzo, bardzo dopasowana. Bardzo, bardzo pogniecione, jak widać, ale to jest taki cieplejszy materiał. Bardziej ją widzę właśnie jesienią, żeby coś na nią narzucić, więc stwierdziłam, że tak na razie jej nie będę nosiła.
szybko ją złożę do szafy, nie będę nawet jej wieszała, to po prostu bez sensu ją prasować, jak i tak będę przed noszeniem ją musiała wyprasować, więc wybaczcie, że jest trochę pogięta. Patrzę, czy ma skład, żeby Wam podać, ale niestety nie widzę. Także Wam nie podam jeszcze się... O! Jest. Jest 95% bawełny i 5% elastan. Znalazłam skład w ogóle, bo tak dosyć wysoko wszyty, a z reguły jest niżej, jak jest dłuższa sukienka. Także ona jest bawełniana, dlatego pewnie tak sięgniecie. Ale całkiem ładna, tylko mówię, no dla mnie bez sensu ją teraz prasować, bo i tak przez najbliższy miesiąc raczej jej nie założę, bardziej ją widzę jesienią, bo jest taka cieplejsza. Myślę, że teraz by mi było w niej po prostu za gorąco. No i to wygląda ta czerwona sukienka. Zużyłam pasek, bo ma szlufki, ale ten pasek chyba nie jest potrzebny tutaj. Rękawki mi się podobają tutaj. Całkiem ciekawie to wygląda. I tak z tyłu. Też taka dość długa jest. Nie wiem, czy mi troszkę też nie skróciła tak do kolana. Kolejna rzecz i ostatnia rzecz to jest właśnie bluzka. Ona jest zdecydowanie na coś do założenia. Ona jest zupełnie prześwitująca. Taka firaneczka cieniutka. No mi się spodobała. To jest Primark 2XS. I tak jest dosyć taka, mam wrażenie, obszerna, także chyba ona miała być taka mocno obszerna. Ale jak ona jeszcze by z tymi wszystkimi falbankami była taka, prawda, obszerna, to już by była chyba na mnie za bardzo, za dużo tego by było. To jest takie mocno, wiecie, odstające. Ja czasami takie rzeczy trochę dziwniejsze lubię i jakoś mi się spodobała. To nie jest coś, wiecie, do noszenia cały czas, wiadomo, ale jak się nastroję na takiego coś bardziej ekstra, to może być w ogóle tak... Na podglądzie to wygląda jak z folii trochę, ale to jest taka cieniutka firanka. No i tu jest jakiś poliester pewnie. To nawet taka firanka to chyba tylko może być poliester. Nie wiem, czy są takie rzeczy z jakichś takich bardziej naturalnych materiałów. I tak, jest to 100% poliester. Taka firaneczka. Jakoś mi wpadło w oko i no jak wiecie, za 2 zł to jest taki właśnie ciuch, który można... Nawet jak się założy go 2 razy, to później nie szkoda, że się go nie nosi i nawet nie szkoda go gdzieś tam później oddać czy wyrzucić. Tą bluzeczką teraz tak na czymkolwiek pokazuję, że po prostu ją pokazać, ale wiecie, no na czymś innym, bo tak na tej sukience tak średnio, tutaj muszę też troszeczkę wyprostować to, żeby aż tak nie odstawało, ale wiecie, to jest takie coś innego, co może do czegoś właśnie wykorzystam. No i to całe moje zakupy. Tradycyjnie dajcie znać, co Wam wpadło w oko, co niekoniecznie. Jeżeli coś fajnego ostatnio sobie upolowaliście w rąbku, to oczywiście pochwalcie się w komentarzach. Bardzo chętnie czytam wszystkie komentarze, a zwłaszcza właśnie takie o ciekawych łowach rąbkowych. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was też na mój Instagram, link w opisie. No i zobaczę ja w następnym filmiku. Cześć!